Gdzie to było? To w Otwocku było, prawda? No to jest monitoring i Otwock Warszawa, Warszawa Otwock. Powiedz tej kontrolerce, że tylko umiecie od ludzi wyżebrywać pieniądze rzekomo na karę, a jak coś się dzieje w pociągu, to was nie ma. I że jedziesz na policję do Otwocka i to wszystko, sprawa jest już nagrana. A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 porozmawiamy o... A potem z tego, wiesz, o tym, co dzieje się wszędzie będą pieniądze. ...nad Polską. No, ja przypomnę, o tym było oczywiście w naszych informacjach. Między innymi 1700 interwencji... Nigdy, proszę Państwa, nikt niczym się nie interesował, nawet Żydzi, jak Mojżesz poszedł na górę po przykazania, to krowę ze złota ulepili. I już teraz, aby wyjaśnić tę sytuację, łączymy się z naszym gościem, profesor Tadeusz Niedźwiedź, klimatolog, katedra klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy patrząc na to, co dzieje się z pogodą, no mówię o tych ostatnich 48 godzinach, możemy mówić bo o pewnych tak strzela, anomaliach? Tak strzela. No zawsze takie rzeczy są pewną anomalią, ale to no, są rzeczy, które się zdarzają. Ale tutaj wyjątkowo mamy skomplikowaną sytuację, bo od 3 dni tutaj pogoda jest niezwykle zróżnicowana w Polsce. Wszystko dzieje się przez to, że przez Polskę najpierw przewędrował taki nisz baryczny z zachodu, który w tej chwili usadowił się sobie na Ukrainie, nie chce się ruszyć dalej, 1005 hektopaskali ciśnienie. Natomiast nad Skandynawią rozbudował się olbrzymi wyż. Ciśnienie w centrum 1051 hektopaskali, rzadko zdarzające się nad Europą. Przypominam, żeby porównać, że przeciętne ciśnienie na poziomie morza wynosi 1013, więc gradient ciśnienia między Ukrainą a Skandynawią wynosi aż 46 hektopaskali. To spowodowało niezwykle intensywny napływ zimnego powietrza częściowo pochodzenia arktycznego z północnego wschodu, które już przez 2 dni napływa i daje to różne efekty w różnych częściach Polski. Więc zaczniemy od południa. Tam jest najbardziej niebezpiecznie. Mianowicie na górach spiętrzyły się masy wilgotnego, chłodnego powietrza, dając długotrwałe opady o dużej wydajności. Najwięcej tego deszczu spadło w Przemyślu nad Sanem, 75 mm, to jest mniej więcej tyle, co zwykle za miesiąc cały spada. W Tatrach, no całe wszystkie dorzecza od Laby począwszy aż po San. Mało tego, część tych opadów w Tatrach była w postaci śniegu. W Zakopanem leży, pokrywa się na 2 cm rano, zanotowano na 1500 metrach. W Tatrach na hali gaśni to jest 10 cm i na Kaskowym Wielku wyłącznie śnieg padał i już pokrywa się na magrybość 30 cm rano. Dzisiaj tak pojawiły się informacje o zagrożeniach lawinowych. Nie dostanie. No, tak, tak, oczywiście przy tej jeszcze taki świeży, mocny śnieg to łatwo, nie jest stabilny i zagrożenie jest na pewno duże. Natomiast zagrożenie powodziowe się zrobiło, no największe jest na Wisłoce, bo była buzia. Ja mam dane z rana, nie wiem, co się w tej chwili dzieje. Tam już rano o 4, ponad 4 metry wzrósł poziom wody na rzece. To już przekroczenie stanu alarmowego było podobnie w Jaśle. Natomiast druga część Polski no, charakteryzuje się niezwykle silnymi wiatrami, chociaż najsilniejsze wiatry w tej chwili były na Śnieżce, gdzie poryby przekraczały niemal dochodziły do 160 km na godzinę, w Tatrach na Kaskowym Wielku 115. Natomiast na Wybrzeżu sztorm prędkością w łódce notowane poryby ponad 100 km na godzinę, stąd te szkody na Wybrzeżu. Stormowe, ale nie tylko to, bo ten sztorm spowodował zahamowanie odpływu Wisły i po prostu spowodował tak zwaną koftę tych wód rzecznych, częściowy wlew do Wisły wód morskich spiętrzonych, no jest zagrożenie powodziowe na Żuławach, także to jest tak zwana powódź sztormowa, także mamy dwa typy powodzi, jedną górską opadową, prawie całych Karpatach, zwłaszcza południowo-wschodnia część najbardziej zagrożona jest, no i sztormowa powódź zagrażająca Żuławom. Panie profesorze,
sytuacja skomplikowana. No to patrząc teraz z kolei na kartki kalendarza, czy jest trochę tak, że to, co w tej chwili obserwujemy, no to jest po prostu początek jesieni. Tak będzie. No, zima przepraszam, lato termiczne, które uważamy za okres, kiedy na trwałe średnia dobowa temperatura wynosi ponad 15 stopni, skończyło się 17 września, to tak wyjątkowo późno, bo przeciętnie normalnie kończy się na początku września albo z końcem sierpnia, także mieliśmy troszkę przedłużone lato, ale potem nastąpiło już takie ochłodzenie jesienne wyraźne. Nic nie zabierzesz, niech to stoi, potem zabierzesz. Jedź do Otwocka. Może ja się denerwowałem, jak w prognozach podawano, jaka wspaniała pogoda, nigdzie nie no to dobrze, nie przyjeżdżasz, ale do Otwocka musisz jechać. Ona załatwiała sprawy i tego. Też był potrzebny, bo susza była dopuszczliwa dla rolników. Pani profesorze, tam na komisariacie, będziesz wiedział. Bardzo krótko, na sam koniec. Czy w najbliższych godzinach sytuacja trochę się uspokoi, unormuje? Jedziesz, dostaniesz laptop. No to oczywiście trzeba zwrócić się do biura prognoz, bo ja nie jestem upołeczony do ostatniego. Byłeś u pięknej kobiety, mówiłeś, że zdawanie dawałeś. Przed sobą, mianowicie zdjęcia satelita leczma, to dobrze, że ten niż tymi chmurami troszkę... Bierz te swoje dwa telefony i nie jeździ z tymi laptopami. Do Otwocka i z powrotem. Panie profesorze, to tym akcentem... Przyjedziesz, możesz nad ranem, możesz tego potem jeszcze ciągnąć do Otwocka. Klimatolog, Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski. Bardzo dziękuję za rozmowę. No to pojedzie z lewa. Wszystkiego dobrego życzę. A słyszę, że powiedziesz troszkę? Informacje dnia. No po co mi to wiedzieć? No przecież jaka jest sprawa? Litwa załatwiała była. Jeszcze raz ci tłumaczę. Dobra, daj spokój. Ja nie do mnie Małgorzata Wasserman. W serwisie także Bank Światowy, który obniżył prognozy gospodarcze dla Polski. To nie jest tylko twoja sprawa. To jest sprawa też Pawła, ale też i całej Warszawy. Że byłeś pobity, tak narzekałeś. Zagadano podstępu na Molo w Gdańsku i Sopocie. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna, i potem jak przyjedziesz, tam gdzie będziesz? 8, 9 i 10 listopada odbędą się pierwsze przesłuchania świadków przed Komisją Śledczą do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Do ustalenia kolejnego zamkniętego to ja do ciebie wcale nie muszę dzwonić. Jak jesteś niegrzeczny, to i tak do siebie za dwa tygodnie, 19 października. Jesteś uparty, krzyczysz tam się, awanturujesz, niegrzecznie się zachowujesz. Jeszcze raz ci mówię, że pokorne ciele dwie matki z siacha do żadnej. A ty w ogóle żadnej matki nie chcesz. Czemu mój numer nie usunąłeś, jak się przeczytałeś? Mój numer głosujemy, to będzie miał 40 minut, kolejka będzie szła do wyczerpania. A ty swoje gadasz, jak ty gadasz? Do komisji śledczej wpłynęły już pierwsze materiały prokuratury. Przyjedź, potem dostaniesz wszystko laptop. Niech to stoi, a ty zaraz jadę do Bogu. Przyjedziesz. No to się pytam, gdzie jedziesz, że nie przyjedziesz? No gdzie jedziesz? Do Pawła tylko? Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na ten rok. No to weź tego Pawła i powiedz, że musicie na ten komisariat. W tym roku o 3,2%. Wcześniejsze prognozy mówiły o wzroście na poziomie 3,7%. A powiedział, że w kolejnych latach PKB Polski ma rosnąć w tempie około 3,5% rocznie. Starszy ekonomista Banku Światowego, Leszek Kąsek, wyjaśnia, że wolniejszy ale oni będą spisywać, czy tylko będziesz mówić ręką z ręką. Ale jego matki to nie interesuje. Załatwisz tego matki. Bo ta matka jest taka głupia jak i on. On też ręką macha w galerii. Ale on tam już był na odpoczku, także nie ma problemu z Pawłem, żeby to pojechał znaczy, na policję. W końcu nie ruszą i tak samo. On nie tam był, przecież mówiłem. No zbieli, no to wszystko powie, że miał gift, że miał to, że miał tamto. To, że zbieli, to nie Polskie Radio. Raport wskazuje, że na dobrą sytuację on będzie mówił, przecież policja i jego drogowie. Nie jest taka głupia. W Polsce 6,2%. Chodzi o to, żeby to się wszystko kręciło, dziecko. Ja o tobie myślę i będzie wszystko jest okej. Zakończyła się pierwsza rozprawa w ponownym procesie jeździć tam po jakieś głupoty, do jakiegoś Jarka. I co z tego, bo to jest mój były chłopak. No ale to w tym momencie nie jest najważniejsza sprawa. Dobra, koniec temat, jestem wam więcej nie gadam. Stąd ponownie bada sprawę byłego prezentacji Marka Z. Byłego dyrektora kopalni Kazimierza D. oraz byłego dyrektora technicznego kopalni Jana J.
Jak powiedział obrońca Kazimierza D., mecenas Krystian Ślązek... Wszystko będzie, ale nie składaj tak, chodź. Nie dotykaj. Dałam ci opakowanie na tyle. Nie ma. No to włóż przy mnie jeden. Tego komisja i nikt w tym procesie jak w sposób niebudzący wątpliwości nie wyjaśnił. Włóż telefon. Nie kładź, tak cholera spada, przecież to jest... Nie spadnie do cholery jasnej. Ale nie powtarzaj po mnie. Mecenas Krystian Ślązek dodał, że sporządzenie odpowiedniej opinii... Do tego, a to co masz, żeby ci się nie rysowało. A drugi to kieszeń w kopalni Helembe w 2006 roku zginęło 23 górników. Jak się tobą opiekować? No jak się tobą opiekować? A ty na matkę krzyczysz, na matkę nic? A to odbije? No ale jej teraz tu nie ma, nie masz potrzeby o tej matce źle mówić. Ona ci dzisiaj na napiętej nie nastąpiła. Ja też się zaraz wykąpię, jadę do Bubu i potem z Bubu przyjadę. Pomorze nadal wieje porywisty wiatr. Zamknięte są gdańskie i sopockie parki oraz cmentarze. Przekazano też wstępu na molo w Gdańsku i Sopocie. Silny sztorm zagraża bezpieczeństwu spacerujących. Wysokie fale uszkodziły dolny domost sopockiego molo, przy którym cumują jednostki żeglugi gdańskich. Rady na razie trudno oszacować, ale mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. W Gdyni natomiast trudna sytuacja jest w Orłowie. Molo zamknięte nie jest, ale fale morskie podmywają ujście rzeki Kraczy. Na miejscu służby układają worki z piaskiem. Według synoptyków silny wiatr w porywach dochodzący do ponad 100 km na godzinę będzie się utrzymywał do jutra. Nie dotykaj, przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura od 5 stopni na wybrzeżu do 14 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 16 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Marii Przełomiec. Spojrzenie na wschód. Jest godzina 15:31. Maria Przełomiec, witam Państwa w Polskim Radio 24 w programie Spojrzenie na Wschód i witam moich gości. Pana Zbigniewa Gluzę, twórcę i prezesa ośrodka Karta, redaktora naczelnego kwartalnika historycznego Karta, człowieka, który był swego czasu inicjatorem powstania niezależnego archiwum wschodniego zajmującego się dokumentowaniem dwudziestowiecznej historii i Polski, i Europy Wschodniej. I witam szefa działu rosyjskiego w Polskim Ośrodku Studiów Wschodnich, pana Marka Mękiszaka. Drodzy panowie, drodzy państwo, dzisiaj chciałabym pomówić o dwóch rzeczach teoretycznie ze sobą niezwiązanych, nie łączących się. Czyli po pierwsze o filmie Wołyń, który wchodzi w tym tygodniu do kin i jego ewentualnych politycznych konsekwencjach, a także o jądrowym szantażu Putina oraz o tym, czy świat naprawdę szybko zmierza do trzeciej wojny, które przestrzegały o tym rosyjskie gazety. Na początek jednak trochę inny temat, ważny i dla samej Rosji, i dla Polski. Wczoraj rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało do rejestru zagranicznych agentów Memoriał, czyli jedną z najstarszych i najbardziej cenionych rosyjskich organizacji pozarządowych. Memoriał od lat zajmuje się obroną praw człowieka, ale przede wszystkim dokumentacją zbrodni stalinowskich. W zeszłym roku wydał unikalną pozycję Księga Pamięci Zabici w Katyniu. W tej pozycji znalazły się informacje o każdym z 4415 oficerów więzionych w obozie w Kozielsku i rozstrzelanych przez NKWD i bogate zdjęcia, prawie 3000 zdjęć. Pytanie do pana prezesa Gluzy. Panie prezesie, ta księga została wydana wspólnie czy we współpracy ze środkiem Karta. Jak bardzo memoriał jest ważny dla Polski? No w sprawie represji sowieckich na obywatelach polskich, to był partner niezbędny i rozstrzygający o tym, że po polskiej stronie w ogóle można było coś dla tej sprawy zrobić, bo tak się stało, że myśmy w roku 92 zorganizowali Tydzień Sumienia w Polsce. Takie tradycyjne tygodnie odbywały się jeszcze w Związku Sowieckim, potem w tych krajach po rozpadzie. I my na wzór takiego spotkania zrobiliśmy to w Polsce, zderzając tych badaczy rosyjskich z polskimi ofiarami gułagu. I to było spotkanie zupełnie zasadnicze, dlatego że z tymi 54 memoriałowcami spotkało się kilka tysięcy osób z Polski. Potem przekazując im swoje pytania, to szczególnie dotyczyło poszukiwań osób zaginionych w Sowietach i memoriał potem
no, wielu set osobom odpowiedział. To było największe zdarzenie, moim zdaniem, po zmianach ustrojowych w relacjach polsko-rosyjskich. Po prostu Polacy zobaczyli, że po rosyjskiej stronie są ludzie, którzy nie tylko im sprzyjają, którzy patrzą na historię w podobny sposób, ale po prostu pomagają przeciw i państwu sowieckiemu, gdy jeszcze trwało, a potem postsowieckiemu, jakie trwa teraz. I bardzo ważne było, zdaje się, ułatwienie dostępu do archiwów radzieckich. No, wtedy bardzo ważna była ich motywacja do tego, by to razem z nami robić, a jednocześnie się okazało, że wtedy i tylko wtedy, bo mniej więcej do 1994 roku, dostęp do archiwów posowieckich był niemal otwarty i myśmy dostawali wtedy dokładne, całościowe spisy represjonowanych Polaków, które tam w tej dokumentacji były i są zresztą, bo dokumentacja sowiecka jest bardzo dokładna. My dzięki temu różne rzeczy wyjaśniliśmy, w tym takie dzieci są uparte, proszę Państwa, że to naprawdę, ale on nie rozumie. Lista sam Katyń, który był takim znakiem i że tak, już z matką się pokłócił ze wszystkimi, ale to wiesz, to jest dziecko, ja to biorę poprawki na to, ja rozumiem. Grupa represjonowanych. Ale ludzie mu się poświęcają, pomagają dlatego, po prostu, pomagają, a on po prostu nie może tego pojąć. Doszli do wniosku, że Katyń rozbraja trochę rosyjską państwowość, to znaczy dopuszcza uznanie represji sowieckich jako takich, o których w ogóle można dyskutować, nie ze względu na Polaków, tylko ze względu na wewnętrzny układ rosyjski. Jednym słowem, w pełni zasłużyli sobie w oczach obecnych rosyjskich władz na określenie mianem zagranicznego agenta. Panie prezesie, czy można pomóc Memoriałowi, czy to już jest koniec tej organizacji? Oni wyraźnie powiedzieli, że oni tego tytułu używać nie będą, nie określą siebie samych jako agenta zagranicznego, a to oznacza, że nie spełnią wymogów ustawy i wejdą w konflikt z prawem, jakie tam teraz obowiązuje. No mam nadzieję, że jednak nie dojdzie do tego, że będą musieli zejść do podziemia. Na razie jeszcze mogą się odwoływać drogą prawną. Robią to w sposób stanowczy, przegrywając wszystkie procesy, jakie tylko można. Wszystkie związane z Katyniem przegrali, występując o rehabilitację tych ofiar. I do tego władze rosyjskie nie dopuściły. Przede wszystkim Memoriał się zasłużył jakby przeciw władzy rosyjskiej, dlatego że po prostu opisuje historię w demokratyczny sposób, to znaczy poza ideologiami. Nie reprezentują mocarstwowych tych jakby punktów widzenia władzy rosyjskiej i przez to są sprzeczni z tą polityką historyczną, którą Rosja uprawia. Trudno się dziwić, że ten atak następuje, skoro mamy do czynienia z bardzo ostrą, bezwzględną dyktaturą. Czyli to jest rzeczywiście grzech nie do przebaczenia. Ale ja chciałam jeszcze tutaj w naszej rozmowie poruszyć inną, trudną kwestię historyczną, czyli kwestię wchodzącego w tym tygodniu na ekrany w Polsce filmu Wołyń, który już zyskał entuzjastyczne recenzje, a tymczasem na Ukrainie jest oczekiwany z bardzo mieszanymi uczuciami, o czym donosi z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. A przepraszam bardzo, mamy jakieś problemy z dźwiękiem. Chcę tylko powiedzieć, że pan Buszko pisze o tym filmie, właściwie pisze, że to jest film zrobiony z polskiego punktu widzenia i krzywdzący dla Ukraińców. Myśmy razem oglądali prapremierę filmu Wołyń. Autor tej recenzji, o której wspominam w Ukrainformie, czyli Ukraińskim Agencji Informacyjnej, zatytułował swój materiał o tym filmie Wołyń, film, który zabija. Sam Wojciech Smarzowski powiedział, że on chciał tym filmem budować mosty pomiędzy Ukraińcami i Polakami. Panie prezesie, jako historyk, czym ten film jest? Śmiercionośną bronią, czy jednak mostami, prawdą, która wyzwala, jak też mówiono podczas rozmowy po tym filmie? No, myślę, że jest jednym i drugim, choć to brzmi paradoksalnie, ale rzeczywiście film jest zrobiony wyraźnie bez nastawień antyukraińskich. Ewidentnie widać po konstrukcji filmu, całym tym przekazie, że reżyser nie występuje przeciw Ukraińcom współczesnym, robiąc film o zbrodniach dawnych, a jednocześnie nie mam złudzeń, że film będzie odebrany na Ukrainie jako antyukraiński, dlatego że
strona ukraińska nie jest przygotowana do takiej potworności, jaką ten film niesie. I żeby było jasne, to jest potworność prawdziwa, to znaczy wszystkie relacje, jakie znamy i zresztą były inspiracją dla Smarzowskiego, on się powołuje na to, że lektura karty zainspirowała go do zrobienia tego filmu, a my post factum możemy potwierdzić, że te przekazy świadków polskich, którzy wyszli spod ukraińskiego noża, zgadzają się z obrazem, jaki Smarzowski zrobił. Autor tej recenzji, o której mówię, wspomina, czy mówi o jeszcze jednym niebezpieczeństwie, to znaczy o tym, że ten film może wywołać jakieś antyukraińskie wystąpienia w Polsce. Mieliśmy już Przemyślów w czerwcu tego roku do czynienia z czymś takim. Niebezpieczeństwo jest bardzo duże. Ja uważam, że to jest dobry film, który ma straszny wymiar w wymiarze społecznym. Dobry filmowo, dobry w sensie historycznym, prawdziwy, a jednocześnie groźny i jeżeli chodzi o rzeczywistość polską, ale szczególnie ukraińską. To, czy Ukraińcy w Polsce są zagrożeni, to jeszcze nie wiadomo, ale po takich sytuacjach jak ta w Przemyślu, rzeczywiście można się niepokoić. W Polsce jest mniej więcej 2 miliony Ukraińców, w tym milion na stałe. Jeżeli oni po na przykład użyciu w przestrzeni publicznej języka ukraińskiego spotkają się z agresją, z powołaniem się na ten film, no to rzeczywiście trochę trudno będzie wtedy mówić, że on nacjonalistycznych nastawień nie rozpętuje. Po ukraińskiej stronie jest o tyle trudniej, że tam będzie bardzo trudno nie potraktować tego filmu jak oskarżenia, jak aktu oskarżenia przychodzącego z polskiej strony. To jest rzeczywiście wielkie zaniedbanie, że myśmy przez te ponad 2 dekady nie przygotowali obu społeczeństw do tej straszliwej historii, jaka się nam wydarzyła. No i wybraliśmy chyba najgorszy moment. W lipcu mamy ustawę, uchwałę Sejmu, teraz mamy film. Wojnie w Donbasie już nie powstało. No tak, no trudno mieć za złe reżyserowi, że zrobił film teraz. Ja mam za złe wszystkim władzom polskim po zmianie ustrojowej, że nie chciały tego z tej sprawy podjąć. No, mógłbym to udowadniać na wszystkich rocznicach 2003, 2008, 2013. No tak, też to pamiętam. To było straszne. To znaczy to, w jaki sposób poszczególni prezydenci, poszczególne władze rządowe podchodziły do tych rocznic, to było dramatycznie złe. I teraz mamy taki skutek. No, oby rzeczywiście nie sprawdził się tytuł tego filmu. Bardzo dziękuję. Wiem, że pan się spieszy, także bardzo dziękujemy. Drodzy państwo, my przechodzimy do następnego tematu, bo sprawa Ukrainy znalazła się w poniedziałkowym dekrecie Władimira Putina. Rosyjski prezydent po raz kolejny zaskoczył Zachód, tym razem zawieszając amerykańsko-rosyjską umowę o utylizacji plutonu, tak by nie mógł on być wykorzystywany do celów militarnych. Powodem przytoczonym przez stronę rosyjską ma być zagrożenie dla strategicznej stabilności powstałe w rezultacie wrogich działań Stanów Zjednoczonych wobec Federacji Rosyjskiej, przy czym te wrogie działania obejmują zarówno rozmieszczenie wojsk natowskich przy wschodnich granicach państw członkowskich, jak i pomoc Ukrainie. Dotychczas, to pytanie do pana Marka Mękiszaka, dotychczas szantaż jądrowy stosowało tylko jedno państwo na świecie, to była Korea Północna. Teraz robi to Rosja. Co powinniśmy zacząć się bać, tak jak przestrzegają te gazety, rosyjskie gazety, stoimy u progu trzeciej wojny? Znaczy, to co te gazety mówią i nie tylko gazety, to co mówią czasami przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, jest oczywiście elementem wojny psychologicznej. Mamy do czynienia z wojną informacyjną, wojną psychologiczną, której celem jest oczywiście wywołanie elementów paniki w społeczeństwach państw zachodnich i tak naprawdę zmobilizowanie opinii publicznej, żeby wywarła presję na swoje rządy, żeby prowadziła dialog z Rosją, który by taką perspektywę oddalił. Oczywiście nie grozi nam wojna. Porozumienie w sprawie utylizacji zbrojeniowego plutonu jest jednym z wielu akurat mniej znaczących porozumień w sferze nuklearnej, jakie podpisały Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska po zakończeniu zimnej wojny. Ale tak naprawdę to jest zupełny pretekst. Dla strony rosyjskiej porozumienie plutonowe jest wyłącznym pretekstem, co zresztą w samym tekście uzasadnienia projektu przedłożonego przez prezydenta w Rosji,
rosyjskim parlamencie jest dosyć wyraźnie zasugerowane. Tam kwestie plutonu, czyli kwestie żądania od Stanów Zjednoczonych przedstawienia nowego planu utylizacji plutonu są na ostatnim miejscu. Są zupełnie marginalne. Listy warunków i tak naprawdę jest to absolutny pretekst do akcji propagandowej, bo mamy do czynienia z potężną akcją propagandowo-polityczną. Celem tej akcji ze strony rosyjskiej jest przede wszystkim zademonstrowanie tego, że obecna demokratyczna administracja amerykańska Baracka Obamy, której przypomnijmy częścią była także Hillary Clinton, która teraz kandyduje w wyborach na urząd prezydenta, jest odpowiedzialna za załamanie się stosunków rosyjsko-amerykańskich poprzez swoje rzekome agresywne antyrosyjskie działania. I nawet ta sfera, która nawet w okresie zimnej wojny była sferą w miarę pragmatycznych relacji sowiecko-amerykańskich, czyli sfera rozbrojenia nuklearnego, pada ofiarą tej nierozumnej amerykańskiej polityki. No więc tak, Putin grawa bank, ale wygląda na to, że właściwie osiąga rezultaty, które zamierza. Dlatego, że występujący wczoraj w Brukseli amerykański sekretarz stanu John Kerry nie wykluczył ponownego nawiązania z amerykańsko-rosyjskiej współpracy. Oczywiście on mówił głównie o Syrii. Zachodnie media oceniły to dosyć jednoznacznie jako zwycięstwo Rosji i klęskę Zachodu. Rzeczywiście to jest już aż tak źle? Myślę, że to jest pewna przesada. Niewątpliwie można powiedzieć o tym, że polityka amerykańska, w tym polityka dotycząca Syrii, i dotycząca współpracy z Rosją w Syrii, poniosła fiasko. To był forsowany przez sekretarza Kerry'ego, ale wsparty przecież przez samego prezydenta Obamę, plan polegający na tym, żeby poprzez różne formy presji, ale też ustępstw wobec strony rosyjskiej skłonić Rosję do w miarę konstruktywnej współpracy w kwestii Syrii, biorąc pod uwagę postrzeganą wspólnotę interesów, czyli walkę z radykalizmem i terroryzmem islamskim. I ta rzeczywiście polityka poniosła fiasko, ponieważ Rosja wyraźnie zademonstrowała, że nie jest jej celem tak naprawdę doprowadzenie do efektywnego porozumienia politycznego. Natomiast problemem strony amerykańskiej, jak się wydaje, jest to, że Stany Zjednoczone nie są gotowe na rozwiązania wojskowe, bo nie wierzą w możliwość powodzenia tego rozwiązania. I to usytuuje Stany Zjednoczone i całą wspólnotę zachodnią w bardzo niekorzystnej pozycji wobec Rosji, ponieważ Rosja może dyskontować tę politykę i ten problem w każdej sytuacji. To znaczy, zarówno kiedy Stany Zjednoczone i inni zachodni uczestnicy wspólnoty zachodniej będą kolejne ustępstwo polityczne de facto uznające reżim Asada w Syrii Rosji wykonywać, wówczas będzie rósł nie tylko prestiż, ale realne wpływy rosyjskie. Kiedy nie będą tego robić, to pokażą tym samym swoją bezsilność, ponieważ nie ma gotowości i woli politycznej do militarnego zaangażowania. W związku z tym de facto Rosja jest w sytuacji, kiedy każde rozwiązanie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, stawia ją w lepszej sytuacji i stara się to wykorzystać do tego, żeby kompromitować tę administrację już wyraźnie, po to, żeby osłabiać szanse Hillary Clinton w wyborach. No, administracja już odchodzi, natomiast czy to nie będzie miało dalekosiężnych chłopcy nie chcą jechać, pisałam tysiące SMS-ów. Nie chcą jechać chłopcy na tą policję, to przecież wiadomo, że dziecko niepełnosprawne jest pobite, to lepiej, żeby to była matka, żeby to był ojciec i zawiezie na to. Dziecko powie przy tych, ale same dzieci
co zrobią, wiadomo. Natomiast w zamian za jakąś ugodę w Syrii. Dorośli są nieuczciwi w Warszawie. Mówimy, że to jest chamstwo, złodziejstwo. I jak nie ma dorosłych, to wykorzystują okazję, wykorzystują sytuację. Czy nawet ta kontrolerka, proszę Państwa, i powinna automatycznie, bezwzględnie na policję zadzwonić. Powinna być ochrona w pociągu. To przecież Otwock, Warszawa, to co to nie jest cywilizowana stacja? A żebrać za bilety, to one mają okazję, bo one potem wypełniają blankiety, druga Moskwa, biurokracja i wtórne żebractwo, bo ona nie wie, co to znaczy żebranie. Żebranie to jest to, że ona udaje, że pracuje, pieniądze pobiera, a jeszcze do kieszeni sobie, bo to ludzie czasem mają 5 zł, a nie mają 15, to dadzą 5 jej, ona włoży do kieszeni i jedzie. A jak zobaczy, że dziecko jest ładnie ubrane, no to rodzice na pewno mają pieniądze, to wtedy wypisuje mandat, który tam 150 zł do 200 kosztuje, nie wiem. I to jest ta żebranina na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. Tutaj świadkowie Jehowy nie lubią, tutaj świadkowie święci nie lubią tu w Warszawie. Nie ma ich, tylko są w Anglo-Ameryce Białystok. Państwo zobaczą, że nawet prawosławni tu kiedyś w Warszawie byli. Były cerkwie. Teraz to już nie ma nic. Jakieś resztki. Prawosławna taka była, jedna z Białego Stoku przyjeżdżała tutaj na święta do Sawy, bo ona odbudowywała po tym Warszawę. Odbudowywała Warszawę. Części przynajmniej istotnych interesów rosyjskich. I wezwaniem do tego, żeby te interesy szanować i żeby w jakiś sposób się konstruktywnie do tego odnieść. Na ile to będzie realizowane, zależy oczywiście po pierwsze od wyniku wyborów, które rzeczywiście są niezwykle ważne, nie tylko dla Rosji, ale dla całego świata i także dla naszego regionu, wyborów amerykańskich, ale także na to, na ile nowa administracja amerykańska będzie tak naprawdę skłonna do tego, żeby szukać tego modus vivendi z Rosją, na ile uzna w ogóle te kwestie za kluczowe. A właśnie, co Rosja mogłaby dać nowej administracji w zamian za Ukrainę i na przykład w zamian za wycofanie się ze wschodniej flanki NATO? W sensie pozytywnym dać mogłaby niewiele. Rosja tak naprawdę dysponuje przede wszystkim potencjałem destrukcji. Rosja nie za bardzo jest w stanie zaoferować efektywną i skuteczną współpracę w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych, chociaż niektórzy twierdzą, że robiła to w kwestii Iranu. Ja mam akurat tutaj trochę zdanie odmienne. Rosja prowadziła dosyć złożoną grę i niezbyt czystą w kwestii irańskiej. Ale Rosja przede wszystkim to, co może zrobić, to nie próbować iść na konfrontację, nie próbować przeszkadzać Stanom Zjednoczonym w realizacji niektórych uznawanych w Waszyngtonie za istotne interesy. I to miałoby być ta główna korzyść, jaka z uznania przynajmniej części strategicznych interesów rosyjskich Stany Zjednoczone miałyby uzyskać. Czy Putin jest w stanie zrezygnować z Ukrainy? Kolejny rozejm, który został zawarty 21 września, w ogóle nawet nie wszedł w życie. W tej chwili ostrzał jest znowu dosyć intensywny stanowisk ukraińskich. Czyli właściwie mamy taką beznadziejną sytuację w Donbasie. Tak. Prezydent Putin i w ogóle elita rządząca, bo nie sam wyłącznie prezydent Putin, ale też jego otoczenie, absolutnie nie zrezygnuje z Ukrainy. Ukraina jest zbyt ważną dla Rosji i dla projektu strategicznego i politycznego rosyjskiego, jakim jest kontrola strategiczna nad przestrzenią poradziecką, jest zbyt ważnym państwem, żeby z niego zrezygnować. Rosja usiłuje w tej chwili znaleźć sposoby przełamania pata politycznego, do którego doszło na Ukrainę, ponieważ wbrew tym przeciekom i deklaracjom Rosja nie chce iść na zmasowaną ofensywę wojskową na Ukrainie, która by się wiązała zbyt dużymi kosztami politycznymi i ekonomicznymi, ale chciałaby znaleźć sposób, żeby zmusić Ukrainę do realizacji takich postulatów dotyczących autonomii Donbasu, zmiany konstytucji, które dałyby jej w przyszłości narzędzia do wpływania na politykę ukraińską i na samą Ukrainę. A Zachód jej na razie w tym pomaga. Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu.
Przypominam, Spojrzenie na Wschód, środa, godzina 15.35. Do usłyszenia. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. 100 lat, 100 lat, niech Łączeński żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech Łączeński żyje nam. Jeszcze raz, niech Łączeński żyje nam. Niech Łącza nam. Aż 1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał wstrzymać. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w 3 smakach. Poczuj się jak w prawdziwym francuskim bistro. Próbuj francuskich smaków w tygodniu francuskim w Lidlu. Zainspiruj się wyborną kuchnią francuską i przygotuj wyjątkowy obiad. Bo już od jutra w Lidlu. Delikatny filet z piersi kaczki jedynie po 23,90 za kilogram. Tylko 23,90. A świeże nogi kaczki tylko 14,90 za kilogram. 14,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań prosto z Sejmu w rozmowie parlamentarnej w Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Autopromocja. Jest 16. No. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Będzie nowy przetarg na zakup śmigłowców, powiedział wiceminister obrony Bartosz Kownacki. My chcieliśmy rządu rzetelnie, z korzyścią dla polskiej gospodarki. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała, że decyzję co do poparcia Donalda Tuska na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej podejmie rząd, kierując się interesem Polski. Donald Tusk nie jest obiektywny w tym, co robi w kontekście naszego kraju. Polskie Radio organizuje jutro w Krakowie międzynarodową konferencję na temat cyfryzacji radia. Rzecznik resortu cyfryzacji Karol Manes powiedział, że mamy do czynienia z intensywną cyfryzacją w świecie mediów. Nie ma dziś chyba medium, które by nie występowało w jakimś stopniu w internecie. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Polska nie kupi wojskowych śmigłowców od Francuzów. Negocjacje offsetowe z Airbus Helicopters z producentem maszyn Caracal zakończyły się fiaskiem. Rozmowy zakończyło Ministerstwo Rozwoju, odpowiedzialne za tego typu negocjacje. Będzie nowy przetarg na zakup śmigłowców, zapowiedziało kierownictwo resortu obrony narodowej. Negocjacje offsetowe z Francuzami trwały rok. Rozmowy z producentem Caracali były, jak przekonuje wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, bardzo solidne, ale też elastyczne. No ale offset to offset. Offset polega na tym, że w związku z tym bardzo dużym zakupem chcieliśmy też mieć pewność, że będziemy mieli pewną wartość tutaj w Polsce związaną z produkcją. No i ta wartość nie była wystarczająca z naszej perspektywy. Resort rozwoju negocjował offset do umowy wartej ponad 13,5 miliarda złotych. Wicepremier obrony Bartosz Kownacki uważa, że strona francuska negocjowała od początku w złej wierze. I tak naprawdę nie chciał zrealizować tego offsetu na warunkach, które wcześniej deklarował. My chcieliśmy rząd był rzetelnie, z korzyścią dla polskiej gospodarki. Decyzja o wyborze Caracali zapadła za rządów w koalicji PO-PSL. Resort obrony chciał kupić 50 maszyn. Już wtedy mówiono, że jeśli offset nie spełni polskich oczekiwań, do podpisania ostatecznej umowy nie dojdzie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wiceminister Bartosz Kownacki powiedział, że resort będzie zabiegał o rekompensatę od francuskiego koncernu zbrojeniowego.
liniowego. Airbus Helicopter z zerwania negocjacji nie komentuje. Sejm podzielony w ocenie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. Porozumienie w tym miesiącu ma być przyjęte w Brukseli. PiS, PO i Nowoczesna popierają tymczasowe wprowadzenie tej umowy do czasu ratyfikacji przez parlamenty narodowe. PSL i Kukiz 15 twierdzą, że to zdrada stanu i zagrożenie dla polskich rolników. Prawo i Sprawiedliwość przypominało, że porozumienie wynegocjowano 2 lata temu za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, ale tym razem PiS i PO mówiły jednym głosem i uspokajały. Nasz bilans wymiany handlowej jest in plus. Jeżeli chodzi o eksport z Polski do Kanady, w 2015 roku osiągnął on na poziom 1 200 000 000. Wszystkie towary importowane do Unii Europejskiej muszą spełniać europejskie wymagania dotyczące składników. To Dominik Tarczyński z PiSu i Marcin Święcicki z PO. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegał. To jest zagrożenie dla polskich gospodarstw rolnych, ponieważ w nieuczciwej konkurencji staną. Bartłomiej Nowak, sekretarz do spraw międzynarodowych Nowoczesnej, twierdzi, że CETA to szansa dla Polski. Mamy dużą nadwyżkę handlową z Kanadą i można również przetestować, w jaki sposób będzie działała umowa handlowa. Ale Stanisław Tyszka z Kukiz 15 dodawał. Wiedzą Państwo, jak to jest z tymczasowością. Zazwyczaj prowizorki są bardzo trwałe. Stanowisko rządu poznamy dopiero za kilka tygodni. Sejm, Tomasz Majka, Polskie Radio. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała, że decyzję co do poparcia Donalda Tuska na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej podejmie rząd, kierując się interesem Polski. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, mówiła Beata Mazurek w Radiowej Trójce. Dodała, że osobiście negatywnie ocenia działalność Donalda Tuska, zarówno jako premiera Polski, jak i przewodniczącego Rady Europejskiej. Nie rozumiem, dlaczego aktywnie nie włączy się w to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. W kontekście Polski te liczne debaty, które trwają, czy dzieją się tak naprawdę bez podania podstawy prawnej, o czym wielokrotnie mówił profesor Legutko. Ja myślę, że Donald Tusk nie jest obiektywny w tym, co robi w kontekście naszego kraju, że wpisuje się w scenariusz Platformy Obywatelskiej, bo jest politykiem Platformy Obywatelskiej i to, że różne debaty w Parlamencie Europejskim dzieją się w związku z Polską, jest poniekąd mu na rękę. Tymczasem Jarosław Kaczyński powiedział dla Polska The Times, że, tu cytat, wyobraża sobie, że polski rząd nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej. Powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie zarządzało wszystkimi wodami publicznymi. Taki zapis znajduje się w ustawie Prawo Wodne, którą jeszcze w tym miesiącu ma zająć się rząd. Ustawa wprowadza również opłatę za wodę dla przedsiębiorców, które mają być przeznaczone na inwestycje przeciwpowodziowe. Środki z opłat nie będą zasilały budżetu państwa, a właśnie nową instytucję, która docelowo ma finansować się sama, powiedział wiceminister środowiska Andrzej Szweda. Lewandowski. Bezpieczeństwo powodziowe nie może być realizowane na tej zasadzie, że zabezpieczamy tylko prawy brzeg, a nie zabezpieczamy lewego. To musi być kompleksowo realizowane, dlatego po to jest powoływana ta instytucja, żeby w jednych rękach była i odpowiedzialność, i planowanie finansowe, i planowanie inwestycyjne, i wykonywanie tych zadań właśnie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Rzecznik prasowy resortu środowiska Paweł Mucha powiedział, że fakt, że są różni zarządcy wód, sprawia problemy. Infrastruktura hydrologiczna dzisiaj jest niedoinwestowana i ze względu na fakt, iż jest rozbicie kompetencyjne, część kompetencji znajduje się u marszałków województw, część w administracji rządowej prowadzonej przez regionalne zarządy gospodarki wodnej. Wiele inwestycji strategicznych nie jest rozwiązywanych w sposób kompleksowy, planowy i długofalowy. Ustawa Prawo Wodne ma wejść w życie od nowego roku. Prezydent Andrzej Duda podziękował polskim olimpijczykom i paraolimpijczykom, którzy zdobyli medale na igrzyskach w Rio de Janeiro. Wysokimi odznaczeniami państwowymi uhonorował także srebrne medalistki Olimpiady Szachowej w Baku. Ze sportowcami spotkał się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Ogromne podziękowania za ten wysiłek, za wspaniałe wyniki i za tę wielką radość, dumę i satysfakcję, którą przynieśliście państwo nam, to znaczy całemu polskiemu społeczeństwu, powiedział Andrzej Duda. Wśród odznaczonych był kolarz, brązowy medalista z Rio, Rafał Majka. Miałem srebrny kryształ, są złoty, więc idzie w górę i jest fajnie. Po prostu jestem szczęśliwy, że jestem wyróżniony w gronie sportowców, nie tylko ja, ale wszystkim sportowcom się to należy i paraolimpijczykom tak samo, bo myślę, że oni też wsadzają to bardzo dużo trudu i ktoś powiedział, że mamy 11 medali i to jest mało. Ja powiem szczerze, że to nie jest mało, bo każdy medal się liczy i każdy powinien być z każdego medalu szczęśliwy.
Srebrna medalistka z Rio, kolarka Maja Włoszczowska, wciąż żyje igrzyskami, bo nie miała czasu na odpoczynek. Jeszcze nie odpoczywam, jeszcze mam roztrenowanie. Niedawno skończyłam ściganie wyścigi w Turcji, w Stambule, gdzie w przyszłym roku będę na Mistrzostwa Europy. Planuję wakacje, jeszcze mamy trochę wydarzeń promocyjnych, medialnych, czy ważnych spotkań. No ja już słyszę, wakacje się czekają, ale w listopadzie na pewno będę miała czas na odpoczynek. Od początku grudnia przygotowania do kolejnego sezonu. Brązowy medalista w rzucie młotem Wojciech Nowicki natomiast już żyje kolejnym sezonem. Igrzyska i start na igrzyskach to już historia. Dobra, to bądź 15 po 5, ja to wyjdę zaraz. W następnym sezonie mamy Mistrzostwa Świata w Londynie i to już jest mój kolejny cel. My zaczynamy od grudnia. Od początku grudnia do świąt, to jest taki nasz pierwszy wyjazd za granicę do Portugalii i takie właśnie już powoli zaczynamy przygotowania obozowe. W imieniu sportowców głos zabrał mistrz paraolimpijski kolarz Rafał Wilk, który wręczył prezydentowi pamiątkowy prezent. To była koszulka naszej reprezentacji. W takich koszulkach byliśmy właśnie na igrzyskach, koszulka polo, także podpisali się medaliści właśnie z igrzysk w Rio i wręczyliśmy ją prezydentowi. Wieczorem para prezydencka weźmie udział w uroczystej gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Przypomnijmy, na igrzyskach w Rio polscy sportowcy zdobyli łącznie 50 medali, w tym 11 wywalczyli olimpijczycy, a 39 paraolimpijczycy. Polskie szachistki zdobyły srebrny medal na rozegranej we wrześniu Olimpiadzie Szachowej w Baku. Coraz więcej Polaków poznaje cyfryzację, tak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji. Polskie Radio organizuje jutro w Krakowie międzynarodową konferencję, na którą przybędą szefowie największych mediów publicznych w Europie. Celem konferencji jest rozpoczęcie dyskusji na temat kierunku, w jakim powinna podążać cyfryzacja radia w Europie. Rzecznik resortu cyfryzacji Karol Manys powiedział, że jest ona obecna już we wszystkich dziedzinach życia, a głównym narzędziem jest internet. Proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej 16 milionów Polaków korzysta z usług bankowości elektronicznej. Mało kto wie o tym, że w rękach Polaków, w rękach, w kieszeniach, w torebkach jest w tej chwili 19 milionów smartfonów. Każdy z nas średnio korzysta z tego smartfonu około 3 godzin dziennie. Zdaniem Karola Manesa mamy do czynienia z intensywną cyfryzacją w świecie mediów. Dotyczy ona także radia, którego coraz częściej słuchamy w internecie. Nie ma dziś chyba medium, które by nie występowało w jakimś stopniu w internecie. Mamy portale, mamy gazety, które wychodzą w sieci, gazety, które wychodzą w wersjach smartfonowych, tabloidowych. Telewizja jest w internecie, radio też jest w internecie. Rzecznik resortu powiedział, że cyfryzacja oznacza łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju usług czy rozrywek, oszczędność czasu, większy wybór i uproszczenie różnego rodzaju procedur. Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi program budowy systemu e-usług, z którego będą korzystały osoby załatwiające sprawy w urzędach. Grecka policja rozpracowała międzynarodową grupę przestępczą, która od 10 lat grabiła mienie narodowe. Szajka nielegalnie wykopywała starożytne monety i dzieła sztuki na terenie całej Grecji i sprzedawała je indywidualnym nabywcom oraz domom aukcyjnym w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemczech. Grecka policja zidentyfikowała do tej pory ponad 2000 starożytnych monet, prawie 130 antycznych przedmiotów i dwie średniowieczne rzeźby. Złodzieje zarobili na przestępczej działalności co najmniej 650 tysięcy euro, a do pierwszej sprzedaży zagrabionych przedmiotów doszło w 2006 roku. Greckie służby bezpieczeństwa aresztowały dotychczas 26 osób w całym kraju. Poszukiwanych jest kolejnych tyle osób głównie za granicą. Policja oświadczyła, że mowa o bardzo dobrze zorganizowanej grupie. Byli w niej także pośrednicy i nabywcy, a wykopy odbywały się w określonych rejonach Grecji. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Napływ imigrantów do Europy drogą morską przez Włochy nie słabnie. W ciągu 48 godzin na wodach Cieśniny Sycylijskiej udzielono pomocy kolejnym 10 tysiącom osób. W 72 operacjach koordynowanych przez Centralę Włoskiej Straży Przybrzeżnej w Rzymie udział wzięły m.in. jednostki marynarki wojennej Włoch i Irlandii oraz Frontexu, jak również organizacji pozarządowych. Uchodźcy, głównie ze wschodniej Afryki, płynęli 27 pontonami, 5 łodziami średniej wielkości i dużym kutrem rybackim. Wszystkim pomocy udzielono już na libijskich wodach terytorialnych. Wyłowiono również ciała 28 osób. W tym samym czasie na pokładzie jednego z okrętów przyszło na świat troje dzieci,
których stan nie budzi niepokoju. Dwa dni wcześniej na tym samym akwenie udzielono pomocy 6 000 migrantów, którzy niebawem dotrą cali i zdrowi do Sycylii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ukraiński parlament apeluje do społeczności międzynarodowej o wstawiennictwo w sprawie zatrzymanego w Rosji dziennikarza agencji Ukrinform. Roman Suszczenko został aresztowany w Moskwie i oskarżony o szpiegostwo. Ukraińscy deputowani mówią o łamaniu praw człowieka przez Rosję. W przyjętej uchwale Ukraińska Rada Najwyższa apeluje o zdecydowaną reakcję i skonsolidowanie starań w celu zwolnienia ukraińskich dziennikarzy. W dokumencie oprócz Romana Suszczenki wymieniony jest też Mykoła Semena, ukraiński dziennikarz z zaanektowanego Krymu, którego Rosjanie oskarżają o działalność na szkodę Rosji. Ukraińscy parlamentarzyści apelują o pomoc w zwolnieniu przetrzymywanych przez Rosję Ukraińców i osądzenie jawnego łamania praw człowieka, co jak czytamy staje się powszechną praktyką w Federacji Rosyjskiej. Apel adresowany jest do parlamentów Unii Europejskiej i krajów członkowskich wspólnoty, ale też parlamentów Stanów Zjednoczonych, Japonii i Kanady. Aresztowany w Moskwie Roman Suszczenko, korespondent agencji Ukrinform we Francji, przebywał w Rosji u rodziny. Rosyjska FSB oskarża go, że jest kadrowym funkcjonariuszem ukraińskiego wywiadu i szpiegował rosyjską armię. Dziennikarz nie przyznaje się do winy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prognoza pogody. W województwie warmińsko-mazurskim blisko 1800 osób nie ma prądu. Wichura najwięcej szkód wyrządziła w okolicach Gołdapi, Olecka, Starych Juch, Mikołajek i Rynu. Problemy z dostawą prądu są również w Pogrodziu koło Elbląga. Przypomnijmy, że na Warmii i Mazurach może dziś spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie też silny wiatr w porywach nawet do 70 km na godzinę. Na Zalewie Wiślanym obowiązuje natomiast pogotowie przeciwsztormowe. Aktualnie stan alarmowy przekroczony jest na rzece Nogat w Dolnej Kępie. Natomiast stan ostrzegawczy obowiązuje na Zalewie Wiślanym w Nowym Batorowie i na rzece Elbląg w Elblągu. Jeżeli taka pogoda się utrzyma, wójt gminy Elbląg zapowiada wprowadzenie stanu powodziowego. Natomiast w okolicach miejscowości Drgały w powiecie piskim na szlaku kolejowym Pisz-Ełk. Na tory przewróciło się drzewo, z tego powodu opóźniony będzie pociąg przewozów regionalnych relacji Olsztyn-Ełk. Katarzyna Piasecka, Polskie Radio Olsztyn. Dziś zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i przelotny deszcz, a w górach śnieg. Temperatura od 5 stopni na wybrzeżu do 14 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach, dochodzący do 60 km na godzinę, północny. Uwaga, wysoko w górach zawieje śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Pani magister, dopiero skończyło się lato, a ja już nie mam na nic energii. Jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. O, zdrówko. To co mi pani magister poleci? To może być niedobór witaminy D3. Polecam Molekin, sama go stosuję. Molekin, no dobrze, bardzo się cieszę, kochanie. Lekarzy ilość witaminy no i potem odzywaj się, dobra, pa, pa. Dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. Zajady? Actisoft Team szybko łagodzi podrażnienie, regeneruje pęknięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność Actisoft Team. Actisoft Team. Problem zajadów znika bez śladów. 3, 2, 1, start! Ruszyła sprzedaż! Nowy Iveco Daily Euro 6 już w salonach. Odwiedź dealera Iveco i sprawdź moc 3-litrowego silnika. Zamów teraz nowe Daily Euro 6, a otrzymasz specjalny pakiet serwisowy. Spiesz się, liczba pakietów ograniczona. Twoi bliscy liczą na ciebie w dzień i w nocy. Dlatego bóle stawowe, mięśniowe czy reumatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie i aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. To była reklama. 17 minut po godzinie 16.
Rozmowa parlamentarna. A w niej Lucjan Olszówka i jego gość. A w niej Ewa Wasążnik i jej gość. Gościem rozmowy parlamentarnej Polskiego Radia 24 jest dzisiaj poseł Platformy Obywatelskiej, członek Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, Krzysztof Brejza. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam panią i witam naszych słuchaczy. Panie pośle, zacznijmy jednak nie od Komisji Amber Gold, tylko od Komisji Sprawiedliwości. Za niespełna godzinę ona rozpocznie swoje spotkanie i tematem obrad będzie ustawa o ochronie życia, ten projekt obywatelski. Dlaczego Platformie Obywatelskiej nie podoba się tak szybkie procedowanie tego projektu? Przecież podpisało się pod nim prawie 500 000 obywateli, mieszkańców. Pani redaktor, jesteśmy zwolennikami utrzymania kompromisu aborcyjnego. Nie jesteśmy zwolennikami rozpoczynania burzy ideologicznej, wojny ideologicznej, która strawi coś, co zostało wypracowane w latach 90. Coś, co chroniło w drastycznych przypadkach kobiety. Nie jesteśmy zwolennikami tego, by kobiety, dziewczynki zgwałcone zmuszane były do heroizmu. Nie jesteśmy zwolennikami do tego, by kobieta po badaniach, kiedy dowie się, że dziecko, które nosi w swoim łonie, nie ma połowy głowy i umrze, żeby kobieta w sposób barbarzyński przez państwo była zmuszana do porodu siłami natury, do donoszenia tego i do oglądania śmierci tego dziecka po minucie, albo po 5 minutach, albo po godzinie. Uważamy, że są to rozwiązania, zresztą tak jak geograficznie państwo spojrzycie, ten kierunek proponowany przez środowisko PiS-u jest kierunkiem zmian, które obowiązują w Somalii, w Ugandzie, w Zjednoczonych Emiratach. Proszę państwa, nie ma, żeby nie było problemu. Problemy będą zawsze. Ale jeżeli my będziemy manipulować problemami, że tu jakieś problemy, no to nie tędy droga. Problemy były zawsze. My mamy być ludźmi, a nie świniami. No bo ciągle będą mówić, że te świnie. Ciągle będą mówić, że te świnie. Mamy być ludźmi. I zawsze są problemy. Państwo zobaczą, uciekinierzy. Uciekinierzy. Dwie, ale też z drugiej strony należy pamiętać, że dwoje dzieciaczków się urodziło na statku. No powiedzieli, że tutaj bez problemu, że pozytywnie. Jakie to miłe jest słyszeć, ale ludzie są w strasznym dramacie, proszę pani, uciekają przed wojną. No i gdzie tutaj jest sens, gdzie tutaj jest logika? Dziecko trzeba ratować, dziecko tego nie rozumie, że ono hałasuje, że ono płacze, a matka z drugiej strony tak kocha to dziecko, że nie odda nikomu i nie wyrzuci do morza, nie wyrzuci do wody. Ale kocha to dziecko. Same sprzeczności, prawda? Ale muszą być humanitaria, musi być Bóg. Nie może być tak, że mamy rozplanowywać śmierć małych dzieci. Rozplanowywać śmierć, planować śmierć, zakładać śmierć. No bo co to jest? Morderstwo. Jeżeli my będziemy mordować. Tak, straszne rzeczy. Z chorobami serca, które umierają w ciągu pierwszych 2 dób po porodzie, kiedy najbardziej obciążony jest organizm kobiety. Dlaczego narażać życie i zdrowie kobiety, kiedy na wczesnym etapie można tę sprawę zakończyć, nie narażając życia kobiety? To jest najgorsze. Ja nie jestem też jako polityk Platformy, nie jestem zwolennikiem nieograniczonego prawa do aborcji, ponieważ aborcja zawsze jest traumą dla kobiety, nie jest rzeczą, która może zastąpić aborcję. Z tym się zgadzam. Wypracowaliśmy jednak kompromis. Kompromis, który jest rzeczą cenną i ten kompromis, który jest jedną z nielicznych instytucji społeczeństwa funkcjonujących obecnie, które PiS jeszcze nie naruszył. Dlatego PiS zmierza do tego, żeby ten kompromis zniszczyć i zmuszać kobiety do heroizmu. Niestety tego, że ciążę kobiety nie będzie prowadzić ginekolog, ale prokurator. Panie pośle, dlaczego Prawo i Sprawiedliwości tak bardzo zależy pana zdaniem na tym, żeby szybko wprowadzić pod obrady komisji ten projekt obywatelski? PiS zderzył się z siłą Polek i Polaków. Ponad 100 tysięcy osób uczestniczących w demonstracjach i to nie tylko w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, ale też w mniejszych miastach, również w moim Inowrocławiu. Kilkaset kobiet i mężczyzn demonstrowało przeciwko tej barbarzyńskiej ustawie. To było największe zgromadzenie w ostatnich latach i rzeczywiście potwierdzam, w wielu miastach mniejszych niż Warszawa pierwszy raz ludzie tak bardzo zaangażowali się
aktywne w te protesty, budując, rzeczywiście PiS-owi udało się zbudować... Bilety to sprawdza, wypisuje, chętnie zobaczę na linii Warszawa od Płock Warszawa, że dziecko pięknie ubrane, wypisują pieniądze, proszę Państwa, ogromne pieniądze. Naprawdę trzeba płacić, a jak ta potrzeba, no to nie ma standardów ludzkich. Są standardy świńskie. Są napady w pociągu, nie ma ochrony. Dzieci niepełnosprawne były pobite. Usunąć tego płodu na wstępnym etapie, przeżywając naprawdę jakąś katorgę niewyobrażalną. A dopuszcza pan taki scenariusz, że to posiedzenie Komisji Sprawiedliwości poświęcone projektowi ustawy o ochronie życia i tym zmianom jest właśnie po to, żeby być może odrzucić ten projekt i zrobić miejsce bilety karne, a nie dzisiaj marszałek Sejmu wywiązuje się z podstawowych obowiązków swojej pracy. Konsultacje w sprawie tego projektu senackiego, one zostały tymczasowo przerwane i będą wznowione, kiedy ten projekt obywatelski znajdzie swoją przyszłość w Sejmie. Być może jest to posiedzenie temu poświęcone. Bo jak ona się już boi, a co to jest bank? Co to napady? Łachudry jakieś. Łachudry jakieś krążą po pociągach. A co to jest bank, że ona ma się bać? A co to? Ona nie ma obstawy? A co to? Ona nie ma ochrony? Która uwierzyła politykom PiS-u i zachowa się koniunkturalnie, być może rozmydlając ten problem. Ja słyszałem rzeczywiście zawieszenie praw w Senacie, ale odebrałem